Cześć, dziś przedstawię Wam kilka maszyn do uprawy uproszczonej. Dlaczego ten rodzaj uprawy? Ponieważ jest promowany przez politykę europejską i ma to znaczenie dla osób, które starają się o dofinansowanie unijne. W naszej ofercie znajdziecie wiele maszyn do uprawy uproszczonej oraz bezorkowej. A dziś skupimy się głównie na zestawach uprawowo-siewnych. Na sam początek nasza nowość EZEN 301. Kluczowym elementem siewnika są rydlice dwutalerzowe, które doskonale radzą sobie z resztkami pożniwnymi i zapewniają precyzyjną głębokość siewu nawet w trudnych warunkach, co sprawia, że siewnik nadaje się do uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego. Siewnik EZEN 301 nie jest samodzielną maszyną, oznacza to, że do pracy potrzebuje podstawy, która ma za zadanie uprawę gleby. Mamy tutaj trzy rodzaje podstaw, zawieszaną i dwie półzawieszane. Zacznijmy od najmniejszej maszyny, ANT. Może być wyposażona w talerze 460 lub 510 mm, ale kluczowe tutaj są wały zagęszczające, które występują w pięciu wariantach. Ich konstrukcja różni się od innych agregatów, ponieważ elementy robocze są dopasowane do pozycji redlic siewnika. Dzięki temu gleba jest lepiej zagęszczona tam, gdzie spadają nasiona, a między rzędami bardziej przepuszczalna. Zawieszana konstrukcja maszyny skraca nam zestaw, ułatwiając manewrowanie. Przejdźmy teraz do kolejnej maszyny, Runo SN, agregat podorywkowy, idealny do uprawy uproszczonej i bezorkowej. Runo SN wyposażony jest w wał nożowy, 10 zębów, tylne talerze zagarniające oraz wał oponowy. Runo skutecznie rozdrabnia resztki pożniwne oraz głęboko obrabia glebę. Maszyna ma sprzęg do połączenia z siewnikiem EZEN 301, a wał oponowy pełni również funkcję transportową. Ostatnią maszyną, którą zaprezentuję, jest agregat talerzowy ATO. ATO ma większe talerze niż ANT, a przez to, że maszyna jest półzawieszana, potrzebuje mniej mocy. Myślę, że tutaj ciągnik stukonny na pewno sobie poradzi. ATO, tak jak Runo, wyposażony jest w wał oponowy, a zestaw wyróżnia możliwość połączenia go z siewnikiem SN oraz SR w zależności od wyposażenia. Jeśli macie pytania lub chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.